Cześć, witamy na podcaście Geekosfery. Jesteśmy na półmetku szóstego sezonu Black Mirror i dzisiaj opowiemy sobie o odcinku Beyond the Sea. Ja jestem Łuki, ze mną jest Bartas. Cześć. No i... Kolejny z kategorii głupich pomysłów. Może i głupich. Czarnego Brookera. Ale to jest chyba coś, co jeszcze trochę ratuje ten sezon. Nawet. Nie no, sezon ratuje, natomiast ogląda się to bardzo dobrze, ten odcinek. Moim zdaniem przynajmniej. Mi się go dobrze oglądało. Wiem, że są krytyczne zdania niektórych, natomiast mi się oglądało bardzo dobrze, ale o czym jest? O czym jest? Mamy lata późne 60., takich mniej więcej czasy porównywalne do lądowania człowieka na Księżycu, Apollo 11, czyli 69. rok. Ale jest to historia alternatywna i to jest takie mało Black Mirrorowe. Tak. I tutaj chyba sobie pogadamy później na ten temat. Natomiast jest dwójka astronautów. Lecą na jakąś misję, ale żeby wytrzymali na tej misji, to na Ziemi została pozostawione ich repliki. Czyli takie roboty, które no, wyglądają jak oni i jak oni zasypiają czują sobie na tym statku, tak. Zasypiają sobie na tym statku, to jakby łączą się po Wi-Fi. I to jest pierwsza, pierwsza głupota. Znaczy to jest taka głupota... W sensie... Zależy jak na to spojrzeć. Dlaczego nie wysłali replik? No tak. Po prostu... Żeby no nie bo... było, że wysłali repliki. No bo to... Ale wiesz, no bo pierwsze co się nasuwa, to zamiast, że trzeba było to być odwrotnie po prostu. No ale to idąc ten dalej, to po co wysyłać w ogóle człowieka? Zróbmy dwa razy mniejszą sondę i poleci, nie? Nie no, bo człowiek może, zawsze jednak czynnik ludzki jakoś w jakiś tam sposób jest istotny, nie? A jednak tworząc taką technologię, czyli tworząc drugiego robota, takiego terminatora, wyglądającego jak człowiek, czującego jak człowiek, mogącego odbywać stosunki seksualne, jak premier ze świnią, tak? Zobacz, gdzieś już sprawa załatwiona ze świnią. Ale nie wiemy, czy on ma, tak powiem szczerze, to nie wiemy, czy oni mogą odbywać stosunki seksualne. A nie, nie było tam, że ten tam, ten jeden z tą blondyną? Tylko ją, tylko to była jednokierunkowa przyjemność. No to widzisz, to może, no to jednak prosiłoby się odwrotnie, żeby zrobić. I replika jest tam, w kosmosie, a oni sobie tu latają. Tylko wtedy nie mógłbyś powiedzieć, że człowiek tam gdzieś wylądował. No i co? No to... No okej, okay. Pod tym kątem, no okej, okay, ale no... No propagandowo to były lata 60. No, to właśnie co z tego, że Łunochod jeździł radziecki na Księżycu? I tak wylądował ostatecznie Armstrong z Aldrinem i oni stanęli na Księżycu, a nie Łunochod. O Łunochodzie się nie pamięta. Pamiętasz o Łunochodzie? To mogli... Mogli zataić tą całą operację. Ale no, no to mogli, ale to znowu masz tych wszystkich płaskoziemców, wjadą ci i powiedzą ci, że konspira i jeszcze będą mieli rację, to jest najgorzej. No, okej. Okay. Moim zdaniem bardziej znaczy, ja logicznie to, byłoby wysłać replikę. Znaczy, nie, to logicznie wtedy nie wysyłać dużego statku, tylko mam sondę, bo taniej. Po co w ogóle wysłać roboty? No, no to okej, okay, no, ale, no, ale wtedy może nie było takiej małej sondy, tak? Były tylko nie, na Sputnik był taki. Ale nie, były komputery o innej mocy obliczeniowej i na przykład był potrzebny gość, który tam wdygnie coś albo naprawi, jak coś się posypie i właśnie wtedy potrzebna jest ta replika. To jeszcze jakoś by się wybroniło. Tylko, że jak masz mały statek, to się nie popsuje. No zresztą wysłali te małe statki no, kosmiczne, no bo takie były czasy. Więc to tam... No okej. Okay. Z tą stronę rozumiem, a faktycznie w każdym razie pomijając do brzegu no są te repliki, żeby oni tam wytrzymali jakoś psychicznie i nie mieli rozłąki z rodziną, bo to wiadomo, astronauci amerykańscy, to taka ciekawostka, nie wiem czy ty wiesz, ale to zawsze musieli być też przykładni Amerykanie. To nie mógł być jakiś tam, raczej rzadko się zdarzali ludzie bez rodziny, to musiała być w latach 60. taka prawilna rodzina, okay. Żona w domu oczywiście, nie pracująca, dzieci, te sprawy, wszyscy jeździli korwetą, i tak dalej. Ale to dobrze. Więc tutaj też to tak trochę było oddane, że mają te rodziny i oni sobie z rodziną mogą przebywać, jak nie wypełniają obowiązków na tym statku kosmicznym. No okej. No i wszystko jest fajnie, pięknie. Śpią sobie na statku kosmicznym, no to żyją sobie z tymi rodzinami.
jest fajnie. Ludzie ich rozpoznają na ulicy, próbują dotknąć, to też się zastanawiam na początku, w ogóle jest tak fajnie. Wiesz, że coś jest nie tak? Bo nie ludzie, chodzi, że... ludzie podchodzą, wychodzi koleś z kina i a, to jesteś ten, taki ten, no Armstrong tylko, że nasz, tak? No tak jestem, no mogę dotknąć? A, to jak żywy. I tak się zastanawiasz, o, coś tutaj się dzieje, tak, nie? Tak, od razu jest podejrzenie. I potem mamy takie mocne pierdzielnięcie. Czyli w nocy przychodzi sobie gang Mansona, tylko że nazywa się inaczej. No i teraz moim zdaniem, już od razu też walnę dygresję. No dawaj. Tarantino zrobił to lepiej. Znaczy w jakim sensie robił to lepiej? Co zrobił lepiej? Dawno temu w Hollywood. Ja domyślam się, że chodzi ci o... Tylko, jak? Że tam to było kulminacja, tam było trochę inaczej rozłożone. No było inaczej rozłożone, ale atak bandy Mansona... No... Sama scena na końcu. Tak. No ale widzisz, właśnie u Tarantino, nawet jeżeli to zrobił lepiej, to po pierwsze to jest Tarantino. Czyli zrobił lepiej. Po drugie, to jest tak, że wszyscy czekamy na to przez ten film. No tak, bo wiemy, co się wydarzy. Wiemy, co się wydarzy. Tutaj było w drugą stronę. Domyślasz się, że już są te repliki, wjeżdża banda Mansona i chce go zaciupać bez repliką. Ja tu miałem takie trochę też skojarzenie z Mechaniczną Pomarańczą. Trochę też. Nie? Takie szaleństwo tych... Tak, tych już takie właśnie zezwierzęcenie, mhm. Tak jak banda właśnie w Mechanicznym Pomarańczy, gdzie tam jechali, co był ten gwałt, tak, co tak, tak. Ta rozruba cała i oni też byli, że byli totalnie już nie do opanowania, bo po prostu nie mieli żadnych hamulców. Dokładnie. Tutaj no ten ichniejszy Manson, te hasła o prawdziwym życiu, że pozbędą się, no... Zajeżdżało Mansonem jak cholera. Tak, tak, to miało przypominać jak najbardziej bandę Mansona. Tu nie ma... No bo się nawet lata zgadzają, tak? No tak, to wszystko tak. Się zgadza. No i na oczach repliki, w sensie tego kosmonauty, mhm. Zabijają całą jego rodzinę. No tak, czyli żonę i dwójkę dzieci. No i potem tą replikę też oczywiście rozpieprzają, żeby... Dla zasady. No sztuczne życie. Znaczy, no sztuczne życie, więc trzeba rozwalić. A tamci byli nieczyści, bo z nimi żyli z tą repliką jak z normalnym człowiekiem, więc trzeba ich zaciukać. No i ta scena, ogólnie to była mocna scena. No ja takie, no rzeczywiście... Mówię, a tak gramy. No, tak. Dobra. Wreszcie. Poprawiam się na fotelu, bo tutaj jednak to nie jest podróż Star Trek w latach 60. sobie tam coś, lecą sobie w kosmos i są robociki, tylko gramy poważnie. Nie? I właśnie tak, bo mi się na przykład bardzo podobała ta scena. Mimo, że uważam, że Tarantino zrobił lepiej, to mi się bardzo podobała ta scena w naszym mordu. Tak. Ona, czułeś pewnie, bo pewnie nie mogli pokazać jakby tego mordu, bo pokazali tylko reakcję repliki, ale czułeś tą sytuację kryzysową, że tu już jest, no jest grubo. Znaczy, no wiesz co, jakby pokazali mord, to chyba też nie chodzi o Black Mirrorze, żeby nie, no, ale wiesz, czasami, brutalnością, nie? Ale mogli podjąć taką decyzję, mogli, że pójdziemy w tą stronę, żeby bardziej drastycznie pokazać, poszli w tą stronę i moim zdaniem ta strona po prostu była lepsza. To był lepszy pomysł w ten sposób, tak, żeby tak, pokazać. Tak, najbardziej. No bo pokazać szokujące, krwawe sceny jest najprościej po prostu. Znaczy najprościej wpaść na ten pomysł. Może nie realistycznie, najprościej nie. Zrobić sztuczną krew, dużo sztucznej krwi, ale najłatwiej wpaść na ten pomysł. Czyli jak Tarantino. Trochę tak. Tak, no i jego świadomość wraca do ciała, no i jest lekka stypa. No tak, bo no mamy tu kilka problemów. Po pierwsze, to był David, jeden z naszych astronautów. No David nie bardzo ma co robić na Ziemi, bo po pierwsze nie ma jak tego robić na Ziemi, a po drugie nie ma z kim tego robić na Ziemi, więc nawet nie może pójść na pogrzeb w sumie swojej rodziny. No tak. A z drugiej strony patrzę, jak tamten Cliff, czyli jego kumpel astronauta, sobie nadal żyje normalnie. Ale właśnie to była straszna wizja, że nagle budzisz się w tym kosmosie i już teraz ani nie masz jak wrócić. No. W postaci repliki. Nie masz do kogo wrócić. W głowie masz cały czas te obrazy mordowania swojej rodziny. No to... No plus to, że właśnie po to była to zrobiona replika, żebyś psychicznie miał odpór tego, co się dzieje tam w kosmosie. No bo tam jesteś zamknięty na tych kilku metrach kwadratowych. Bez słońca, bez niczego, to tak się mówi, że fajnie polecieć w kosmos, ale to jest no na pewno problem, jakieś nie? Tam obciążenie. A tu miałeś obciążenie psychiczne, właśnie zaciukali mi całą rodzinę, a jeszcze siedzę w kosmosie sam, bo tamten cały czas kima. No.
Tak, i to też było fajne, że ten Cliff, ten której rodzina się ostała, też zaczynał myśleć, czy on tam sobie czegoś nie zrobi, a jak sobie zrobi, to czy czasem wszystkiego nie wywali w kosmos. Nie? Czy nie ucierpi cała misja na tym? No misja jak misja, ale jego ciało jeszcze tam jest. No właśnie. Nie? No. Więc już... Także ta sytuacja poważna. Tak. Nie ma żartów. No i wpada i żona Cliffa, Cliffa. Wpada na pomysł, żeby Cliff udostępnił swoją replikę koledze. Tak, na godzinkę, żeby się przyszedł po lesie, pospacerował trochę, popatrzył na zielone drzewka, śpiew ptaków. No i? Trochę się ogarnął. I tu jeszcze wjeżdża taki wątek, że ten Cliff jest taki trochę dziwny. W sensie nie jest zbyt wylewny wobec żony. Tak. Ja tak to jakby odebrałem. Tak. Że ta żona trochę bardziej by chciała trochę pasji, a oni można było znaczy, to dużo tak powiedzieć, było. Ale również ma pasję. Ja to odebrałem tak, że to się zadziało właśnie w momencie repliki, że on nie chciał pokazywać jakby uczuć takich cielesnych dla żony jako replika. Że trochę tutaj takie te wątpliwości, co mocno miała ta banda Mansona tutejszego, tak on też miał pewne wątpliwości. Tylko, że no nie aż tak, nie? Tak, no. Tak ja, może tutaj za bardzo idę w ten temat, ale to ja to tak odebrałem, że no bo jednak dziecko mieli, spodzili, także jakoś, jak to nie listonosza, to... Nie, no tak, tylko wiesz, no mógł być też takim typem, no bo oni się przynieśli na odludzie i może koleś jest tak, był to po prostu takim odludkiem, no to są tacy też. Że, ale wiesz, ogólnie tak. No tylko, że... I bo może po prostu ta żona w pewnym momencie zaczął ją to trochę męczyć. Mhm. A używanie tej repliki mogło to spotęgować jeszcze bardziej, bo on się może... Bo też no nie jest powiedziane, nie wiem jak się czuł człowiek w tej replice. Może się czuł nienaturalnie, może tam mu coś... Ale może też mówię, może nie był do końca wyposażony też. No tak, no też jest taka możliwość. Bo tak jak ustaliliśmy, no... Scen zbliżenia nie było jakoś tam pokazanych, bo też ale też mogło nie być po prostu czasu na to, więc tutaj nie wiemy do końca, czy tak jak Data ze Star Treka byli w pełni wyposażeni. No tak. I Dawid przenosi się w ciele Cliffa, znaczy w, tak, dokładnie. W ciele Cliffa w tej replice, zaczyna malować. Znaczy no, bo najpierw, żeby to było tak, że po tej godzinie jemu się bardzo podobało i zaczął malować tam, narysował szkic tego domu, tego Cliffa. Ten Cliffowi się tam na tym statku spodobało, no to ten, ale to był taki plan, już widać, nie? Narysuję, pokażę mu. Cliffowi się to spodobało, to słuchaj, ja ci namaluję ten obraz. Dlatego tutaj jak ci namaluję, to bez sensu. To ja ci namaluję tam na chacie. Obraz chaty. To będziesz miał na miejscu. Przemyśl to, stary, ja ci powiem, co potrzebuję, to mi tam załatwisz farbki, płócienko, co sobie będę tam raz na jakiś czas, na godzinę malował. No i tak malował. No i sobie, oczywiście to przeszło. Malował, tańcował koło tej żony też. Lany, tak. No, szybko przeszła też taka żałoba jakoś był, trochę. Wiesz co, ja właśnie mam podejrzenie, że tak nie tyle przeszła żałoba, co to był taki plan. W sensie na zimno wszystko. Że wykalkulował sobie to. Nie wiem, czy nadążysz. Że uwieść żony, żeby co? Znaczy, uwiedzenie żony było bardziej taką opcją poboczną. Po prostu poczuł jakieś tam... No to mówię, to, że żałoba mu szybko przeszła, to w tym sensie. A, no dobra, okej. Okay. Że, wiesz, okay. No jednak jak... Znaczy, no dobra, okej. Okay. No bo, dobra, to jakiś czas trwało, no ale nie lata, tylko tam, nie wiem, kilka tygodni, nie? Po morderstwie. No tak. Malował ten dom przez kilka tygodni i już tak w zasadzie poczuł chuć. Nie? I malował, i z nią tam chciał malować. I tańcować, i w ogóle. I tańcować. A ona też taka była trochę spragniona tego. Tak, tak. No i? Tam podrzucił jej książki jakieś do czytania. Lubisz science fiction, to sobie poczytaj Heinleina i tak dalej. No i dochodzimy do konkluzji, czyli twistu. No, mówisz, że już w zakończeniu. Tak. A coś jeszcze chcieli? Nie, nie, spoko. To zaskocz nas. Zaskocz, słuchacze. Powiedz tak, z tym aksamitnym głosem. Aksamitnym głosem powiadasz. Nie wiem, czy teraz coś się wstydzę. No, bo nie powiedzieliśmy jednej rzeczy. Jeszcze tak, że tak wstąpię przed tym twistem. No to była też taka trochę strzelba Czechowa. Na początku, no trzeba wyjść czasami na zewnątrz tego statku kosmicznego, coś naprawić.
Ale jak wychodzisz, to musisz wszystkie swoje rzeczy osobiste odłożyć i tym desygnowanym do wychodzenia na zewnątrz statku był Cliff, a David był na dole na statku i go wpuszczał tam i ogarniał mu ten skafander i tak dalej. No i żeby się połączyć z tym ciałem repliki, trzeba było mieć ten nieśmiertelnik. Włączyć tak jakby... Ten nieśmiertelnik był takim kluczem do tego, żeby się tam połączyć z... bazą. Z bazą, no z repliką. No i mamy na początku scenę, gdzie on coś naprawia i na końcu David podobną scenę sfingował. Także zasymulował jakąś awarię na zewnątrz, jakaś antena tam się pieprzła i Cliff musiał przyjść ją naprawić. No więc musiał zrzucić też ten nieśmiertelnik. Nie wiem po co miał tak naprawdę ten nieśmiertelnik zrzucać, no ale zrzucał. Dla dobra scenariusza. No tak scenariusz wymaga, to rzuca. No, to... no i wiadomo, że jak tamten poszedł naprawiać tą nieuszkodzoną antenę, to David wziął ten nieśmiertelnik i właśnie się połączył. Poszedł sobie do repliki Cliffa na ziemię. Po prostu. No i tam spsocił. Tak. Zrobił im krwawą łaźnię. Mniej więcej zrobił to, co banda Mansona zrobiła jemu i jego rodzinie i stwierdził, że on teraz oboje wszystko stracili. Coś, co, jakiś takim tekstem na końcu. Tak. I teraz mogą razem lecieć w kosmos, bo już mają... Nie mają nic do stracenia. I na tym taka jest fabuła. Jak to oceniasz? No, dobrze. Dobrze. Znaczy, dwa takie wstrząsy, bo nie wiem jak ty miałeś, ale ja no przez potem już, wiadomo, ta fabuła w środku jest trochę, się wlecze przy malowaniu tego obrazu, bo tam jest ten nawiązanie tej relacji Lany z Davidem. Godzina 20, trochę za dużo. Trochę za długo, ale ja nawet rozumiem, dlaczego to zrobili. Ta relacja musiała tam się nawiązać. Chociaż my też wiedzieli, czuć było, że to tak będzie też, nie? Że to musiało, no, musiała być ta relacja Davida z Laną, musiała jakoś się tutaj nawiązać. No, okej. Okay. Ale do czego zmierzam? No właśnie, już nie wiem. Aha, że jak już, bo to wiedziałem, że tak będzie, zastanawiałem się przez cały odcinek, jak to się zakończy. Bo ja wiedziałem, że nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale wiedziałem, że David coś odwali. Tylko pytanie było, co? Ja bardziej podejrzewałem, że on go zaciuka na statku kosmicznym. No to było też moje podejrzenie. Takie... I że bardziej go tam, wiesz, w jego rolę wejdzie. No właśnie, ja też myślałem, że po prostu, że likwiduje gościa. Więc fajnie mnie zaskoczyli, że poszło to jednak w tą stronę. No tak, ale teraz jaka była motywacja tego Davida? No tutaj? Klasycznie pies ogrodnika. Czyli ja nie mam, to ty też nie będziesz miał temat rozwiązany. To musiał, no bo... tyle czekać musiał? No... Wpadł na ten pomysł w pewnym momencie, no bo wcześniej było okej. Okay. Wcześniej było o tyle dobrze, że nie miał szlabanu. Czyli raz w tygodniu sobie malował ten obraz chociaż, nie? No. Swoją drogą trzeba dodać, że tam potem rysował sobie rysunki nagi i Lany u siebie w kajucie, więc to też nie pomagało w relacji tych dwóch astronautów. Więc jak dostał szlaban na to, tak, no to... że już nie może być na ziemi, no to wpadł na pomysł, że no to ty też nie będziesz. Takie polskie trochę. Nie? Jak są, byli sąsiadowi, tam modlitwa w dniu świra. Byle no okay. Sąsiad miał gorzej, nie? Znaczy, oni mogą być na ziemi cały czas, bo tam replika została tego. No to prawda, tylko że nie ma po co. To no nie ma po co, ale jakby chciał sobie połazić. Prawda, replika, to replika po lesie została. Chciał sobie po lesie połazić. To pewnie, jak najbardziej pomalować sobie domki mogą, to masz rację. Natomiast, no, też stracił wszystko, no co tu dużo mówić. Znaczy, no bo. Trochę ja to odebrałem na tej zasadzie, że no ta psychika na tyle się załamała po akcji z Mansonem, że już po prostu był totalnie nieobliczalny. No tak. I jak uświadomił sobie, będąc Cliffem, znaczy no właśnie, bo tu jest trochę też mój zarzut do tego scenariusza, bo mamy tego Davida, zakochanego z żoną, znaczy tak sobie układam, że zakochanego, zabijają całą rodzinę, i dość gładko przechodzimy do romansu z Laną. No ale to o tym mówiłem, że to się szybko żałoba mu zakończyła. To ja o tym mówię. To tak. Ja od początku mi to nie grało. Tak. I teraz mi to dopiero się zapaliło lampkę, że o to ci chodziło. Potwierdzam, dobrze mówiłeś. Nie no, dzięki. Nie ma sprawy. I tutaj właśnie scenariuszowo trochę tak to poszło na takiej zasadzie, dlatego właśnie ja przez moment myślałem, że tak jakoś może chcę go ukarać tego Cliffa, przelecę ci żonę albo coś. No bo to tak było bardzo hardkorowo. Hardkorowo, tak. No i teraz... No i potem akcja
zabójstwa była szokująca, zaskakująca. Takie chyba było jej zadanie. No tak. Szokować, zaskoczyć. Raczej tak, bo ona nie jest do końca przemyślana. Myślisz. Dlaczego? Nie jest przemyślana. Jak sobie wyobrażasz teraz tą misję tych dwóch funfli w tym statku kosmicznym? Znaczy, moim zdaniem ktoś któregoś zaciuka i to będzie Cliff Davida. No bo David stwierdził, wszystko jest spoko, wyrównane rachunki, idę spać. Dobrze, idź stary. Kolorowych snów. No i co? No i go zaciuka w tym śnie, no i tyle. No pewnie tak, ale no pytanie, czy on chce jeszcze żyć tamte? Cliff czy David? David. Znaczy już pewnie jeden i drugi, ale David po tym, co przeżył? Znaczy Cliff może bardziej, bo ma cały czas replikę na ziemi. Znaczy jest w ogóle replika na ziemi, jedna. Więc którykolwiek też, to sobie może pójść. Też dziwne, że nie zabili więcej. Znaczy, tutaj zaraz wrócimy do tematu, bo ja mam tutaj jeden duży zarzut do tego odcinka. Natomiast, no zakończenie jest takie mocno otwarte. O, też, bo nie wiemy w zasadzie, co się potoczy. No nie wiemy. Bardzo nieobliczalne zakończenie i też nie wiemy, jakie tak naprawdę ma konsekwencje później. Bo to mogło się potoczyć na wiele sposobów. No okej. A wszystko dlatego, i teraz tu bym chciał taki mój zarzut duży, gdzie tu jest Agencja Kosmiczna? W sensie NASA. No jak nie NASA, no alternatywa historii. Znaczy, no ale nie, no nazwijmy tak. To NASA. Gdzie tu jest NASA? Te dwóch astronautów, pewnie w realnym świecie, no w realnym świecie tych trzech astronautów, którzy lecieli na Księżyc, obsługiwała setka ludzi w centrum dowodzenia. Cały czas. No okej. Okay. Wiedzieli, kiedy sikają. No okej. Okay. A tu nie wiedzieli. A tu nie było żadnej opieki chociażby, po tym, co się stało z tą bandą Mansona. Nie wspominając już o tym, że oni sobie sami postanowili, że ty teraz wejdziesz w moją replikę. NASA powiedziała, no tu się puknij, nie da rady. Ale to w ogóle, bo na czystą logikę, to oni powinni być, te repliki, te rodziny, powinny być właśnie w ośrodku NASA. No tak. Bo to się to kosztuje. Tak jak mówisz, tych replik powinno być więcej, bo to jest NASA. Wszystko jest redundantne, trudne słowo. Tak działa NASA. Masz backup do backupu do backupu. Tak no. Działa NASA. Jeżeli wysyłasz statek, który kosztuje miliardy dolarów, z ludźmi, których trenowanie kosztowało miliardy dolarów, na misję, która kosztuje miliardy dolarów, to akcje typu Manson nie mogą się wydarzyć. A jak się wydarzą, to masz procedury na to, żebyś to złagodzić w pełni, a oni tam byli sami sobie. Tam nikt ich nie pilnował. Nie było żadnego... Ja wiem, że to nie miałoby sensu, gdyby ich pilnowali, nie? Bo ten cały scenariusz nie miałby sensu, gdyby była NASA. Ja to sobie zdaję z tego sprawę i dlatego biorę to po prostu tak, jak mi podano. Ale tego pierwiastka NASY tutaj brakuje. Tak to pełnego realizmu, nazwijmy to. Ja wiem, że mówimy o alternatywnej historii, gdzie jest replitki, które się ze sobą komunikują poprzez Wi-Fi, poprzez statki kosmiczne, ale realizmu jednak nadal. Czyli głupi odcinek. Od strony sci-fi, takiego science, tak. Niestety tak, bo druga rzecz, no to jest nierealne fizycznie, nie? Znaczy zakładam, że oni byli dalej niż Księżyc, powiedzmy, no na Marsa sygnał już leci 20 minut. A że oni ci tak by błyskawicznie łączyli, tak? Tak, więc nie dałoby się tego wykonać. Jeżeli byliby na poziomie lecieli powiedzmy na Marsa, bo ja nie pamiętam, chyba nie powiedzieli gdzie. Chyba nie, to po prostu już jest misja. Załóżmy, że lecieli na Marsa, no to jak są blisko Marsa, to 20 minut leci sygnał. I to w momencie, kiedy są dobrze ustawieni. Nie? Tam... Tak, tak. No to nie dałoby się tych replik działać. To jest niemożliwe do wykonania. Co ci powiedzieć? Bo w jedną stronę może polecieć sygnał, poczekasz 20 minut, po 20 minutach będzie response, nie? W sensie reakcja na instrukcję. No ale tu musisz mieć dwustronną komunikację, więc się nie da. No bo tu jest trochę tak, że ten cały pomysł jest po to, żeby pokazać mechanizmy ludzkie. Super. Lepiej by to wybrzmiało, gdyby to nie był jednak 1969 po prostu. Dlaczego? Nie tak. Dlaczego? Już z dwóch powodów. Ten robot był bardziej realny, że on tak można było zbudować, bo no sorry, w latach 60. czy tam początek 70. takiego robota nie dałoby się zbudować. Tam były komputery wielkości szafy jednak. Słuchaj, może w tej wersji nie było średniowieczy. Może. Może tak było oczywiście. I wtedy łatwiej też wytłumaczyć tam tego, że nie ma tego laga między komunikacją, że jakoś mają taką technologię rozwiniętą, że nie ma tego opóźnienia. No, okej. Ale brak NASY mi tutaj trochę boli, jako takiego nerda, nie? Ale w zasadzie dlaczego to umieścili w 69? To
Czy jest jakiś... Manson. No, ale no to... Bardziej Manson wybrzmiał. A jakby w 2023 taka banda uderzyła... No, takich band nie ma już, nie wiem. To jest... No, to jest, że natchnięci Mansonem, bo znaleźli Helter Skelter. No, może było coś, nie? Nie wiem, dlaczego to jest... Bo tu jest kolejny problem, gdzie to jest to wspólne uniwersum, jak to jest alternatywna historia. Okej, możemy mówić, że wszystko, co widzimy do tej pory w Black Mirror, to była alternatywna historia, na przykład zaczynająca się od tego 69, którego tutaj widzimy, już jest inne. No, może o to mi chodzi. Tak. Znaczy, no, ciężko tak. Znowu wybronić, albo idziemy w temat, że to jest równoległa historia w równoległym wszechświecie, czyli już nie mamy wspólnego uniwersum, albo właśnie mamy wspólne, ale nie mamy wspólne, bo jest multiversum, albo już odpuść Charlie, nie? A czemu tak? A czemu nie może być, że to ten świat tak działa tam? No może, no, ale to... zakładamy, że wtedy wszystko się... I to w 69 było to, tak? Na przykład. I tam już były takie roboty, a potem mamy akcję ze świnią, gdzie jest normalny, no tak, świat, ale to i nie teraz, ma tych robotów. To teraz, no okej, okay, bo zrezygnowano z tych robotów, potem... No, bo Mansony. Mansony. Zrobił się dym. No, ja wiem o co tobie chodzi. No słuchaj, odcinek ze świnią. Tak. Premier wchodzi w replikę i replika rucha świnie. Dziękuję. Tak, no ale to by kosztowało. Szachmat, do widzenia. To by kosztowało. Oni wyzatrudnili kolesia z porno, żeby postawić mu twarz i to średnio umieli. Tak, było tak, że było, że podłożymy twarz, faktycznie. Więc jeżeli to był ten sam świat i tam był lata 60, teraz tutaj mamy lata 2000, to technika poszła do przodu, więc albo jest taniej, albo jest lepiej i taniej. Albo jest tak samo drogo, ale lepiej, no w każdym razie jest lepiej. I tego nie zrobili. Więc no, to, no nie gra mi to. No nie gra trochę, natomiast kurczę, bo ja nie wiem, po co zrobili ten 69. To nie ma żadnego uzasadnienia. Poza Mansonem. Znaczy, wiesz co, ale... ja bym to nawet przełknął w momencie, kiedy Charlie Brooker pisemnie oświadcza nam, ja proszę Charlie pismo oficjalne, że odszczekujesz, że to jest jedno uniwersum. No, albo no, jakoś inaczej wybronisz, że to jest rzeczywistość. Jedno, tak. A w szóstym sezonie dzieją się grubsze rzeczy. Znaczy tam już w ogóle to... No kolejne dwa odcinki to już no nie wybroni wspólnego uniwersum ni hu hu. No ten następny to jeszcze ale, od biedy. No tu jest problem. Zakończenie ostatniego jest tematem czyszczącym temat wspólnego uniwersum moim zdaniem. Trochę tak. Trochę tak. Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Nie wybiegajmy w przyszłość, ale coś Charlie ma tutaj w tym sezonie, znaczy, też do takich, wiesz... osadzania historii w przeszłości, bo ten ostatni też to jest Demon 79, zespoilerujmy, dzieje się w 79 roku. No ale nie masz też takiego wrażenia, że Brooker już trochę odpuścił konwencję Black Mirror? No, tak, właśnie mi się wydaje... Na półmetku jesteśmy. Moim zdaniem szósty sezon to jest poletko Brookera do swojej... On się bawi formą po prostu opowieści. Czyli taki Tarantino. No, tylko trochę mu brakuje. Z całym no, szacunkiem... No, wiesz, tak jak, wiesz, o co mi chodzi. Jak tak, Tarantino, tak. Że nakręcił sobie western, nakręcił tak. Sobie... Co on tam jeszcze nakręcił? Gangsterski trochę film. Gangsterskich nakręcił. Tak, bo to lubi najbardziej. Wojenny nakręcił. Wojenny sobie nakręcił. Cały czas chce Star Treka nakręcić. A to bym oglądał. O, tam by się działo. Samuel L. Jackson by tam grał na pewno na mostku, tam wiesz. Tak jest. Motherfucker! Klingon, do you speak it? Nie, i to jest coś takiego, że jest marka, czarne lustro, jest ten twórca i on to robi... To sobie zawłaszczył. Tak, robi sobie, ma taką fantazję i on to sobie robi. I już teraz kompletnie nie patrzy na to, czy to ma sens, czy to, jak jeszcze w poprzednich sezonach gdzieś tam z krokodylem się zastanawialiśmy. I było, że w jaki sposób tam działa na chomika, że z chomika wyciągną tą... A nie, w sumie to nie zastanawiałem się. No ale okej, okay. Wymyślimy jakąś technologię. Ale tutaj też trochę jest to masą, tak nie mam tej nasy. Ale to jest grubiej. Możemy, jest, ja wiem, że to jest grubiej, ale ja mówię z pełną świadomością, ja, który lubię sci-fi, no. Jestem w stanie to przełknąć dla tej historii, bo ona jest po prostu dobra, ta historia. No historia sama w sobie jest dobra, jest ale mocna. Ale lepiej by było, dlaczego znowu w współczesnych czasach byłoby to dobre? Bo to by nie musiała być nasa. Prywatna firma zatrudniła dwóch śmiałków do takiej misji, im zrobiła repliki i oni, wiesz, nie wiem, tak jak było z Archangelem, firma zbankrutowała, oni lecą. Wrócić nie mogą, bo nie mają paliwa, muszą oblecieć tam jakoś
tą no, pracą grawitacyjną, żeby zawrócić w ogóle na Ziemię. Więc i tak muszą tam siedzieć, i tak muszą tam siedzieć. Co potwierdza, że lepiej jakby tam repliki były na górze. No, no tylko wtedy no, to potwierdza, że bezsensu. Znaczy, nie, no mówię, no, bezsensu, żeby to były repliki, nie? No, to no w każdym razie, jak miał lecieć człowiek, to leciał człowiek. Ale wiesz, o co mi chodzi. Lepiej to było wyjaśnić, dlaczego tam nie ma tej NASY. A tutaj, no to trochę... Znaczy, NASA by bardzo przeszkadzała, dlatego pewnie ją wycięli, ale moim zdaniem bardzo wybrzmiewa to, że jej nie ma. To nie ma w ogóle jako tako władzy, zauważ, nie? Fakt, no dobra, tego Mansona złapali, pana Kappę, bo tam byli wszyscy greckimi literami, ale nic poza tym. Tam nie ma instytucji państwowych, jeżeli mówimy o, kurczę, misji kosmicznej. Czyli odcinek średni. Zarobisty. Ja wiem, że teraz na, trochę narzekam. Ponarzekałeś. Dzisiaj. Jak najbardziej, no, to mi leżało na serduchu i to musiałem powiedzieć, że brakuje tej NASY i tutaj jest taki, jest luka, ale ja rozumiem, dlaczego ona jest, nie? Jest taki wewnętrzny żart geekosfery, że ktoś kiedyś napisał recenzję i napisał do niczego, w sumie dobrze. Dokładnie. Tak było. Natomiast... Stare dobre czasy. Tutaj, no ja się, ja bym się wkręciłem w ten odcinek? Tak, no właśnie wkręciłem się, tak. Ale parę obiekcji mam. No. Parę niedociągnięć jest. Tak. Parę, aktorsko fajnie. No aktorsko, ale tu też mamy aktorsko, no śmietankę trochę, no może... No śmietankę, no. No jest dobrze, jeśli chodzi o aktorsko. No nie wiem, czy Aaron Paul to jest śmietanka. Znaczy, no, jest, są to znane twarze. No ale... Dobra, nadal nie jest to Brad Pitt i Morgan Freeman, ja wiem. To inaczej. Aaron Paul, umówmy się, to jest aktor jednej roli. A tam. A Westworld? Co Westworld? No grał w Westworldzie. No to, że zagrał w Westworldzie, to nie znaczy, że jest znany z Westworlda. No, no jest znany. To chyba dokładnie to znaczy. Bartas, nie, no ja ci muszę coś teraz wyjaśnić, jak się nie jesteś świadomy. Zagrał w Westworldzie i jest z niego znany, wiesz? Wiesz co? Zagrał też w Wierszym Studencie. A tam go nie kojarzę akurat. A dobrze znam ten film, bo go bardzo lubię. A jednak... Głupi ja lubię. A zagrał. Ale zagrał też w Need for Speedzie. No, ale... no ja wiem, wszyscy zapomnieli o tym filmie, ale jest jak na... się znany jest z Jessego Pinkmana. No też, tak. Głównie tak. Nie? I jak coś Aaron Paul, to jest Jesse Pinkman. Mhm. I tu byłem trochę zaskoczony, bo zagrał inaczej. A nie, on tu był rewelacyjny, bo on tu musiał zagrać dwie postacie i to było widać. Super. Nie? I jak super. Każdy, kto oglądał Breaking Bad, to no... Jesse był taki, delikatnie mówiąc, rozchwiany, a tu jednak taki... Stateczny, spokojny gość. Mhm. Nie, super. Aaron Paul świetny. Josh Hartnett zresztą też. Trochę o nim zapomniano. Teraz jakby ma trochę renesans, bo i w Oppenheimerze teraz był dobry. Wcześniej Lucky Number Slavin jest taki fajny film. Mało pewnie... 40 dni i 40 nocy. 40 dni i 40 nocy. No ale to jest takie tam romansidło, to tam wiesz. Taki wieczny student. Czy to, podejrzewam, jakby kluczem szli. Twórcy. Ale mówię, Lucky Number Slavin, jeżeli ktoś nie widział, świetny film. To jest bardzo fajny film. Polecam, z Joshem Hartnettem. Penny Dreadful. Tak. Pearl Harbor. Właśnie, Pearl Harbor, tutaj, ale tutaj tematycznie nawet jest Pearl Harbor. Jest trójkącik miłosny, te sprawy. Jak Pearl Harbor. Widziałeś Pearl Harbor? Wiesz co? Ja musiałem widzieć Pearl Harbor, bo to jest fajna tematyka. Znaczy, tam robi pół myśliwcami, więc... Ja widziałem Pearl Harbor i ja naprawdę... Michael Bay, znaczy nie jest... To jest idealny film dla Michaela Bay. To nie jest to poziom Pana Samochodzika. Tam był scenarzysta. Tak. Przeciwnie do Pana Samochodzika. Ale, no proszę Was. Ale słuchaj, nie. Nie, no nie. Pearl Harbor jest słaby, ale koleś sceny... Na marynarz, wspaniałe. Który krzyczy, że nie umiem pływać. No i co? Nie, normalnie. Tu nie ma NASY. I takie rzeczy. Pearl Harbor jest nudny. Jest strasznie nudny. Trójkąt miłosny jest żałosny. No proszę. Ale uwielbiam ten film i widziałem go wielokrotnie, przyznaję się to. Ale historycznie jest niezgodny. Też jest niezgodny historycznie, to jest największy jego zarzut. Tak bo Japończycy zdaje się nie atakowali szpitali. Mniejsza z tym, ale jednak te sceny tam, walki, bombardowanie, walki myśliwców w bitwie o Anglię, bo tam Ben Affleck przecież rzekomo zginął podczas bitwy o Anglię, nie? Tak. Fajne. Ja to lubię. I potem ta akcja, ona się odbyła, ta akcja eskadry Doolittle'a, co te bombowce tak przystosowali do lotniskowców, żeby Tokio zbombardować na początku. Tak. To wszystko też się wydarzyło. No oczywiście nie jest to zgodne z historią, ale lubię Pearl Harbor. Co ja ci poradzę? No.
Każdy ma jakieś wady. Dobrze. No jest jeszcze Kate Mara, czyli Lana. Czyli House of Cards. Marsjanin. House of Cards. Marsjanin. House of Cards też, strzelec. No i Fantastyczna Czwórka, ta najnowsza. Niestety. Jezus Maria. Musiałeś i przypomniał. Co? Przepraszam. Przestań, w ogóle. Na Pearl Harbor mi przypomniałeś, no i co? Słuchaj, ale... I cię zaskoczyłem tylko tym, że mi to nie przeszkadza Pearl Harbor. Nie było... A chciałeś mi zaznaczyć tutaj, chciałeś. Nie było filmu Fantastyczna Czwórka. Ja... Trzy były. Ja nie znam. Nie było żadnego filmu. Czekam na dobę ekranizacji komiksu cały czas. Ja nic o tym nie wiem, żeby już była. Były trzy filmy, w tym jeden reboot, tak się już tak grubo. To nie wyjdzie. To się nigdy nie uda. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby już nakręcili. No, ale jest jeszcze jedna ciekawostka, jeśli chodzi o aktorów. Ten pan Manson, czyli pan Kappa, to jest jeden z braci Kalkinów. Ten od... brat Kevina samego w domu. Ale nie ten, co go zostawił. Nie ten, co go zostawił. Tylko taki prawdziwy brat. Nie ten, co sikał, jak się napił, bo tam też to był brat. Brat grał tego, co... Tego małego, tego tak, najmniejszego, tak. Co jak się napije, to sika w nocy. No. To ten, nie ten, to jeszcze jest trzeci brat. I to jest ten. Matko boska. Tak. Cały klan. No, cały klan, dokładnie. Czyli co, oceniamy wysoko odcinek. Tak, mimo swoich wad. Pod względem imersji? Tak, no właśnie wciąga strasznie. Pod względem fabularnie, naprawdę tu jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest to tak doskonały odcinek jak Białe Święta na przykład. Albo Twardogłowy. Albo Smithereens. Ale no... Apogeum możliwości Brookera. Tak, jesteśmy w sumie w szóstym sezonie i powiem ci, że lepszego odcinka niż Białe Święta nie było. No bo ja mam wrażenie, że właśnie Białe Święta były apogeum możliwości. Muszę się niestety z tą zgodzić, co mnie bardzo boli. Konwencji Brookera, bo każdy następny odcinek jakby z zasady porównujemy do Białych Świąt i czegoś brakuje. Tak, nawet no próba była w tym czarnym muzeum, ale to już nie było. No to. Tak właśnie tam... Ale tutaj ten odcinek jest no w topce. Nie wiem, czy w top 3, ale top w top 5. Czego? No w top najlepszych odcinków. Najlepszych? No. A nie myślałem, że w najgorszych. Nie, najgorszych nie. Tu inne... Nie. Powiem ci, że w topce najgorszych dużo odcinków z sezonu 6 mogłoby się znaleźć. Tyle powiem. Ale to nie tak. No, okej, okay, dobra. To co? Kończymy zabawę? Czy jeszcze coś chcesz dodać? Nie, no chyba wszystko, co chciałem, powiedziałem. Czyli generalnie rzecz biorąc, pod względem sci-fi jest słabo. Znaczy szczegóły, nie? Takie no... Czyli lepiej, żeby nasz współredaktor śmiecho nie oglądał. Może mu się nie spodobać. On jest też wyczulony na takich miejscach. Znając śmiecha, to też zauważy te same wady, co ja. Pewnie tak. No bo tutaj... Ciężko nie zauważyć, nie? Jak trochę siedzisz w tych takich... No, wystarczy zobaczyć Marsjanina na przykład i masz... No fajnie, bo ja słyszę, jak Iron Man na końcu robi. Iron Mana robił, to było fajne. Bo... To akurat było straszne. Ale no... Był najlepszy w całym filmie, czekałem, jak zrobił Iron Mana. Nie spoileruj. Wystarczy, że zaspoilerowałem ostatnio 7. Nie, to ja dowaliłem. Ale to ja, skinny. Ale faktycznie, wiesz, ty tylko tak... Ale... Dobra, kropkę na D. Dobra, bo jest, to jest w ogóle 7 to jest ciekawy film, ale nie trzeba, to nie temat na dzisiaj. Znowu, ale ciągnie nas do tego 7. Ciągnie. Czyli co, zapraszamy na naszą stronę, na nasze socjale, co my tam jeszcze mamy, Facebooka, Instagrama, można postawić nam kawę i zachęcamy do subskrypcji i lajkowania naszych filmów. No i odzywajcie się, komentujcie, jak macie jakieś pomysły. Co byśmy mogli poprawić, co byśmy mogli, o czym byśmy poopowiadać. Zachęcam. Też dajcie znać. Cześć wszystkim. Trzymajcie się.